Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest ósmy odcinek z naszej serii Zagrajmy w Bully Scholarship Edition. Na samym starcie, z racji tego, że ten odcinek wylotuje w Wigilię, ale dobrze liczę, tak, jutro, dobra. To życzę wam wesołych świąt, żebyście dostali zarąbiste prezenty pod choinkę i różne inne tego typu rzeczy. I co tam jeszcze, szczęścia najlepszego itp. itd. No, także ten, życzenia złożone. A teraz już możemy ruszać na zajęcia, tak, dobra. Jestem ciekaw, czy będą święta w tej grze, to by było interesujące w sumie. Oj, dzisiaj muszę dużo ponagrywać z racji tego, że właśnie będą święta, więc no, żebyście mieli odcinki też na święta jak najbardziej, czemu nie, to dzisiaj muszę trochę przysiąść i ponagrywać na zapas, ale to nie ma z tym problemu, dzisiaj mam dużo czasu, więc jak najbardziej mogę to robić. Oho, jakiś questik poboczny, ale dobra, na razie kij w tego questa, polecimy sobie na zajęcia. Czy to będzie już czwarta chemia? Zobaczmy. O nie, plastyka. No nie lubię jej. W tym assignment I'd like you to pay particular attention to the emotions you experience and try to get them onto the page. Oczywiście, pani Philips. Ja nawaluję panią najpiękniej, jak tylko jest to możliwe. Dobrze, rozpocznijmy. O, cholercia. Oho. Zwróćcie uwagę, ile tego mnie goni teraz, ty. Ja pierdzielę. A jeszcze jakaś bomba. A bomba to był chyba bonus dla nas, nie? Dobrze pamiętam? O kurde. Jest. Dobra, na chillku. Nie, w tą bombę to wolę chyba nie wjeżdżać. Dobra, ale ta taktyka, żeby malować małe te prostokąciki, jest dużo lepsza, muszę przyznać. Niż żeby tak. Czekajcie, czekajcie. Teraz sobie tu może taki większy namalujemy. Osiedl. Dobra, zamrażacz. To jest chyba też bonus, nie? O, przyspieszenie, super. Dobra, udało się, mamy to. A ona chyba w innych pozach jest za każdym razem, nie? To jest ten, to jest żona Trevora za nim, bo w sumie Bully wyszło w 2006, GTA 5 2013, to jest żona Trevora była ewidentnie. Dobra, także tam pozdrawiam panią Filip serdecznie. O, bonus do całowania. Po całej dziewczynie otrzymasz 75% więcej HP. No to już jest sporo. No dobra, słuchajcie. To co, no myślę, że po pierwsze sobie zapiszemy grę, bo wiadomo. Bo wiadomo co. Więc ten, więc walnijmy sobie save'a na tym slocie. I ten, i polecimy sobie na kolejne zajęcia pewnie za chwilę. A jeszcze jedna rzecz. Pisaliście mi w komentarzach, żebym nie szedł tak szybko spać w tej grze, z racji tego, że niektóre zadania są dostępne w nocy. Tak, ja już tam zorientowałem się wcześniej, ale tak jak też mówiłem w którymś tam odcinku, ja bym chciał w tej grze skupić się najpierw na zrobieniu wszystkich tych lekcji, przede wszystkim, żeby mieć już je z głowy, a dopiero później zabrać się już tak, wiecie, w pełni za fabułę, nie przerywać jej sobie. No ale no na pewno jeszcze oczywiście w tym odcinku jakąś misję główną zrobimy. No bo skończymy zajęcia i polecimy sobie od razu na jakąś tam fabułkę. Widzę, że jedna misja w tym momencie jest dostępna. A nie, nawet dwie misje są dostępne w tym momencie. Okej, tylko że one są na mieście, no dobra. Ale to spoko, nie ma problemu. Dobra, teraz lufa, pytanie, jakie zajęcia będą. Zaraz zobaczymy. Możemy sobie trochę pobiegać po szkole, może ktoś ewentualnie nas zaczepi w sprawie jakiegoś bojowego zadania. Ale widzę, że chyba nie za... A mogę do kibla wejść na przykład, tak z ciekawości? Czekajcie. A to jest damski, to nie, to tu lepiej nie wchodzić. Ale podoba mi się to, że wraz z postępem fabularnym coraz więcej ludzi nas szanuje w tej szkole i to widać. Już tak wiecie, nie zaczepiają nas jak na początku. Dobra, poeksplorujmy kibel, zobaczmy. No i po co robisz to graffiti, Gamoniu? Co może być w kiblu? O! O, a o tym nie wiedziałem, dobra. To w takim razie sobie skorzystajmy. Tylko Jimmy rączki jeszcze umy, bo tam wiesz, w szkole to tam jakieś hify, nie hify. Także... Aha, to nieźle, że się umył te łapy. Dobra, nie zakręcajmy. Oho, i chyba, moi drodzy, mamy WF. Mhm, niestety tak, no dobra. Znaczy, niestety WF jest spoko w tej grze, ale... Ale tylko w tej grze. Nie, ja tak WF-u nie lubiłem, naprawdę. To nie znaczy, to nie chodzi nawet tyle o to, że... Nie wiem, że byłem tam jakaś lamazara czy coś, ale... Nie wiem, tak nie lubiłem WF-u, bo wiecie, na WF-ie zawsze wszystkim załączał się tryb tryharda, nie? Zawsze, po prostu... I zawsze jak graliśmy w cokolwiek, nie wiem, tam w nogę, w siatkę, bo to ja już pomijam to, że ja tam, wiecie, nie chodzi o to, że ja nie lubię ruchu, bo lubię, ale
Nie wiem, no, piłka nożna nigdy mi nie siadała, nie, totalnie. Ja tak nie lubię tego sportu, że to jest masakra, serio. Zawsze wolałem grać w kosza, w siatkę, w coś, gdzie się rąk używa, a nie kurde nóg. Dobra, lecimy. WF, i to chyba będzie trzeci, tak? No, wolę zapasy niż zbijaka. No i takie zapasy by były na WF-ie, to by było spoko, tak? A nie kurde jakaś noga ciągle. Ciągle noga i noga, to było już tak nudne w pewnym momencie. Dobra, co teraz? Okej, możemy tak powalić gościa. Okej, to może się przydać. No dobra, to jest spoko akurat. Aha, pod tym schodzimy, dobra, czy coś jeszcze mam robić, czy... Aha, dobra, mam jeszcze go powalać, dobra. O nie, kurde, czekajcie, źle zrobiłem. Powalić, teraz podnieść, tak? Dobra. To mojego za cycę w ogóle łapie, to jest też ciekawe. Dobra, czy coś jeszcze mam tu zrobić? Na razie żadna instrukcja mi się nie wyświetla. Okej, powalenie. Cios... O kurde, nie, no ja się nie kopię, panowie. Nie, tak to się nie robi. Odblokowano powalenie z ciosem w krocze. No dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze odblokujemy. Ej, ale to jest dobre, naprawdę, tak można przygwozić gościa do gleby i można niezłe obrażenia mu zadać. To jest akurat spoko. Pokonaj grobego za pomocą chwytów zapaśniczych. Dobra, lecimy, lufa, ale wkroczę go bi... Działa w ogóle? Ale go układam, o kurde, ale dał się obłożyć teraz gościu. Dobra, masz te krocze. Fatality. Tak, to jeszcze cheerleaderki w tle. Super. No dobra, to w takim razie to mamy załatwione. Więc teraz... O kurde, ta kamera. Więc teraz tak... Gdzie ja jestem? Kurde, odejdź gość... Dobra, dobra, weź... Panowie, weźcie się przesuńcie, wiem, że wy duzi jesteście i w ogóle. Ja też nigdy największy w szkole nie byłem, ale... To nie jest powód, żeby, prawda, tutaj nie szanować Jimmy'ego. Dobrze, nie proca, tylko ten... deskorolka. Chyba ktoś mnie goni. Ale trudno. Polecimy sobie, zapiszemy grę i skoczymy sobie na misję. Tu widzę zadanie poboczne, ale to dobra, na razie mnie to nie interesuje. Tak jak mówiłem, nie zależy mi na tym, żeby grę na 100% przechodzić. Nie będziemy robić każdego zadania pobocznego. Tam od czasu do czasu sobie skoczymy na jakiegoś jednego questa tak przy okazji. Ale ja się nie będę na tym jakoś specjalnie skupiać. Teraz mi przede wszystkim zależy na tym, żeby skoczyć sobie zapisać grę i polecimy sobie na kolejne misje. Tak się teraz też zastanawiam, czy z racji tego, że ja nie odłożyłem BMX-a do garażu, to czy ja będę mógł z niego korzystać? To jest dobre pytanie, to jest lufa pytanie w tym momencie, czy to w ogóle zadziała? Zaraz zobaczymy. Wyjdźmy z tej szkółki i ten, i polecimy sobie... Może ta praca kamery to jest jakieś nieporozumienie w tej grze naprawdę. Nie wiem, czy to wynika z tego, że gra chodzi w 30 klatkach, czy z czego. Dobra, gdzie był garaż? W lewo, dobra, to lecimy. Nie procą, tylko tym, deskorolkiem, znaczy deskorolką. I zobaczymy, czy w ogóle właśnie ja mam ten... tego BMX-a w garażu, czy jego tu w tym momencie nie ma, z racji tego, że ja go nie... O, jest, dobra, super, czy on się respawnuje w garażu, dobra, to mi się podoba. No to jedziemy. Ta muzyczka, jak jedziemy na rowerze, to jest też cudu. No dobra, let's go. Przynajmniej w grze sobie pojeżdżę na rowerze, bo w życiu... tak, to jest największa ciekawostka o mnie, nie umiem jeździć na rowerze, tak, ale to wynika z tego, że ja mam od dzieciaka jakiś dziwny problem z błędnikiem. W sensie mam problem ze złapaniem równowagi, totalny, od zawsze. Jak nie wiem, muszę gdzieś stawać, znaczy, to jest śmieszne, może jak gdzieś muszę stanąć na jednej nodze, to nie ma z tym problemu, ale wow, to odwaliłem. Ale na przykład jak ten, jak, no nie wiem, jakbym miał chodzić po jakiejś linie, czy coś takiego, mam naprawdę dziwny problem z błędnikiem i to w grze mi się nawet czasami odzywa, że w grze, nie wiem, faktycznie też muszę utrzymać jakąś równowagę na wysokości, czy coś i mój mózg po prostu nie ogarnia, co się dzieje. Dobra, poczekajcie, bo tu teoretycznie mam jakąś misję fabularną. Więc sobie ją już realizujemy, tylko muszę się dostać w tym celu na górę. Dobra, chyba tędy przejdziemy, tak? Z buta wie... A nie, nie wjadę z buta. To chyba tamte drugie schody trzeba użyć. Dobra, lecimy. To jest ciekawe, że będziemy misję dla snobów robić. No ale niech będzie. A, ja muszę iść tędy, okej. I co, będzie... co? Potrzebujesz swetra od Armaciego. Ja pierniczę, serio? Czekajcie, gdzie ja to mogę kupić? Jakoś w tą stronę, dobra, to lećmy.
Damię tą deskorolkę i let's go. Ja pierdzielę, poważnie? Swetry od arma Ciego i to są właśnie snoby, nie? To, to właśnie, ja z takimi ludźmi bym się nie zadawał. No dobrze, swetry od arma Ciego. No dzień dobry, a jak tu się kupuje? A, tutaj? Ej, bez kitu, jak tu się kupuje? A, chyba do tej. Do przebieralni się idzie. Dobrze. Korpus. Kamizel. Miał być sweter od Armaciego. O, właśnie to. Dobra, myślałem, że to jakieś droższe będzie. No dobrze, także to mamy. Więc w tym momencie Jimmy wyglądasz jak... Nie, nie pasuje mu ten sweter zdecydowanie. Dobrze, to ruszajmy w takim razie na tą misję w tym momencie. Z powrotem. Zapisałbym jeszcze ewentualnie grę, ale ten zapis jest dosyć daleko, więc będę liczył na farta, że gra mi się nie skraszuje i zrobimy sobie kolejną misyjkę. Dobra. Teraz czekajcie, to było... Kurde, już siódma jest? Bez kitu. No ale dobra, rozpocznij misję jajka. Oho, to może być ciekawe. Look, there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aquaberry sweater. Trey chic. Yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough about gardeners or any domestic help. Listen, me and the champs were planning a little revenge hit on old Hattrick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see, my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact, I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen, we're going to egg that old codger's house. Cool. Smashing! You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. No dobrze, to będzie ciekawe zadanie. Tylko teraz pytanie, czy ja o tej porze gdzieś jajka kupię? Udaj się z jajkami do domu Tada. Ale to muszę jajka chyba kupić. Mam jajka we A nie, mam jajka we ekwipunku, bez kit. Czy to jest symbol Rockstara? Tak, Easy Drugs, zobaczcie. Ewidentne nawiązanie do Rockstara. Dobra. Okej, okay, no tak, ja jajka mam z tego co... Poczekajcie. Tak, ja mam jajka. Dobra, okej. Okay. No chyba, że najwyżej zaraz mi gra da komunikat, że ej, słuchaj, jednak nie masz jajek. Znaczy dwa się zawsze ma, nie? Możemy ewentualnie tymi dwoma rzucać, nie wiem jak to się skończy na zdrowiu Jimmy'ego, ale... Ale wiecie, o co chodzi. To nieważne. O, gumka recepturka chyba. Czy co to jest? Nie. O, karton jajek, idealnie. Widzicie? To po prostu... Tak miało być, że tu miałem spotkać ten karton jajek i teraz wiecie, lufa polecimy, obrzucimy dom tego hat-tricka i bardzo dobrze się przyczepił do naszego Galloway'a, ja go lubię, on jest spoko ziomek. Dobrze, nas uczy tego, angielskiego, właściwie polskiego. No dobrze, jesteśmy chyba w dzielnicy jakiś tam bogaczym. Lećmy do tego domu. I chyba źle poszedłem, co? Czy dobrze poszedłem? W tej grze jest tak zwana mapa, powinienem z niej korzystać. Zdecydowanie częściej. Dobra. O, pan policjant, porządku, pilnuje. Dobra. Niech lepiej nie pilnuje. Got the eggs, Hopkins? You bet. Then give them to me. Take them. Smashing. Now tell me, Hopkins. Is it true you said I was inbred? No. Because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy! You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't... Well, just only on one foot. Tad! You're not gonna take that kind of crap from this scumbag, are you? You've been rude about mommy! Let's get this pauper! Nie no, Gary, jak ty mnie drażnisz. Czemu Jimmy go po prostu nie pobije? Tego nie rozumiem. Wydostać się z... Aha, dobra, ja muszę się wydostać z posesji, okej. Okay. Odzyskaj klucz do bramy. No dobra, to lecimy. Czekajcie, bo... Don't you wish you had the key, Jimmy? Czekajcie, bo teraz lufa będę trochę obrywać. Kurde, wow, jak mi położył, ty. Dobra, wiecie co, lepiej bez namierzania tutaj się bić. Dobra, klucz do bramy, otwórzmy. Dobra, i spadamy stąd.
Okej, szacunek snobów minus 10. Jaka są teraz dostępne w twoim pokoju? No świetnie. Ja pierdzielę. O, Eles mogę się obejrzeć za siebie, a to ciekawe. Ej, ale się teraz zirytowałem, nie? Bez kitu. Co to ma być do cholery jasnej? Jak mnie ten Gary irytuje, nie? To jest... Ja pierdzielę, ale ja po prostu od samego początku gry... no niemalże od samego początku... Po prostu widziałem, że to jest głupi gamoń i ja wiedziałem, że on coś odwali, nie? To po prostu była kwestia czasu. Ale się rozpędziłem, o kurde, ale się rozpędziłem na tej deskorolce. Jak się teraz wyrżnę, to się zabije. Dobra, czekajcie, przede wszystkim tak, polecimy sobie, zapiszemy grę. O kurde, ale lecę, ale wow, ale desk za Tirollo normalnie, wziu. Dobra, lecimy. To teraz tak, do tego, do latarni. Latarnia twojego intelektu nie świeci zbyt jasno. A, to nie tędy. Pozdrawiam wszystkich, którzy wiedzą, z jakiej gry jest ten tekst. W sensie ten z latarnią. A teraz już lećmy zapisać gierkę. To chyba ten, czekajcie. A tu jest taka rampa zarąbista, ale bym mógł fajnie wyskoczyć. Dobrze, i polecimy sobie na kolejną misję w takim razie. Która jest godzina? 21. No dobra, wywalony w tą godzinę. Ja bym chciał sobie właśnie walnąć save'a. Zauważyłem, że... Znaczy, nie wiem, czy to faktycznie tak jest, ale zauważyłem taką jakąś dziwną zależność, że im częściej zapisuję grę, tym mniejsza jest szansa na crasha. Nie wiem, jak to działa, ale tak to działa. Dobra, sobie ten swetr bym zdjął, bo teraz w swetrze snobu wchodzić trochę głupio, ale dobra, to jest tylko kwestia kosmetyczna, więc już może miejmy wywalone w to. Oho, pan policjant w porządku pilnuje. Udajmy się może w tym momencie na kolejną misję, tylko czy ona jest tutaj w wesołym miasteczku? Dobre pytanie. Poczekajcie. Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że mamy tu kolejną misję. No dobra, to witam serdecznie. I misja jest tutaj. Rozpocznij misję drobne występki. Okej. Offensive, degrading, patronizing, stereotyping crap. Die! Czy ta gra musi się nabijać dosłownie ze wszystkiego? Look at this! It's just a garden gnome. No, it's not! It's an insult! It's a joke! It's demeaning! I mean, I'll happily have kids laugh at me, or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this! This is so degrading! Is there something I can do to help? Smash them! Smash them all! Old Bullwoodville's full of them! Please, I'll even pay you! Just make it stop hurting! Okej, okay, nabijanie się ze związków kuzynostwa odhaczone. Nabijanie się, szukaj krasanie gotowych i zniszczyć dla Brandy. Ale szukaj w sensie, że... Aha, czyli po prostu to jest taki quest, że będę musiał błądzić i szukać, tak? No dobra, to może kiedyś tam poszukam. Mniejsza już może z tym. Nie wiem, czy to jest fabularne, czy nie. Teoretycznie jest. Ale dobra, to może kiedyś sobie zrobimy. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, że nabijanie się ze związków kuzynostwa odhaczone. Nabijanie się skarbów odhaczone. Ja pierdzielę. Uwielbiam tą grę, naprawdę. Rockstar poleciał po bandzie. Po prostu nabijają się już dosłownie ze wszystkiego, z czego się tylko da. Dobra, kolejny zapis i ten... Nie wiem, czy faktycznie muszę niszczyć te krasnale. Nie wiem, czy jest to zadanie fabularne, naprawdę, żeby zniszczyć krasnale. Nie wiem, nie wiem. No zobaczymy. Najwyżej, nie wiem, odpalę sobie jakiś poradnik na internecie, bo nie będzie mi się chciało raczej błądzić po całej mapie i tych krasnali szukać. A teraz możemy udać się na jeszcze kolejne zadanie w takim razie. I widzę, że jedno jest w mieście i to jest chyba kolejne zadanie dla snobów, bo to jest chyba w tym samym miejscu, gdzie jest ten, nazwijmy to, podziemny krąg. Tak nawiązując, prawda, do kinematografii. Mam jakiś quest poboczny, ale dobra, mniejsza. Jak mamy dostępne misje fabularne, to sobie róbmy fabułę. Jakby był dzień, to wtedy... I nie miałbym... A nie, czekajcie, gdzieś indziej jest ta misja. Ej, to jest jakieś innej dzielnicy w ogóle. O kurde, no dobra. A to skoro, wiecie co, skoro ta misja... Naruszanie ciszy nocnej. Dobra, to pójdziemy spać do akademika w takim razie, niech będzie. I polecimy sobie na kolejne zajęcia, myślę, że to będzie lepsza opcja. Tu do szkoły zawijam, nie? A dobra, to już może przez bramę sobie wjedziemy. No dobra, zróbmy tak, że polecimy sobie do akademika. Nie, spokojnie, 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 panie ciociu, już nie denerwuj się pan, ja już lecę do tego. Już lecę spać. Dobra. I polecimy sobie na kolejne zajęcia faktycznie. Pozaliczajmy jak najszybciej te lekcje i później już skupimy się tylko na wątku fabularnym i tyle. Myślałem, że w tym wesołym miasteczku będzie jakieś ciekawsze zadanie. Znaczy, cutscenka była świetna, ale
Myślałem, że to rozpocznie faktycznie jakiegoś tam questa typu, nie wiem, zniszcz, nie wiem, 3 krasnale i byśmy musieli ich poszukać. Znaczy, mielibyśmy ich oznaczonych na mapie. Ale widocznie to tak nie działa. Jestem ciekaw, czy jak chodzimy w tym swetrze snobów, to czy ktoś zwróci na to uwagę. Wiecie, czy będę mieć jakiś przypał z racji tego, że ja chodzę w tym swetrze. O, tu jest jakaś misja jeszcze. Wyścig Bulworth Vale. Vale znaczy się. No dobra. Może ewentualnie sobie później tą misję jeszcze zrobimy. Póki co polećmy na te zajęcia. Dobra. Gościu powiedział, że potrzebuje dziewczyny z Francji. Nie wiem po co mu, ale... W sensie, że chce być w związku z dziewczyną z Francji. Nie wiem czemu, ale... No nie wnikajmy. Może nie wiem. Może jadłby z nią żaby, której robiliśmy sekcję zwłok na biologii. Nie wiem, whatever. Dobra. Jeszcze jeden zapis. Im więcej tym... O kurde, ta kamera. Ona tak naprawdę głupieje w tym miejscu. Dobra, dawaj. Dawaj, panie save'a i ten. I lufa dalej. Poczekamy na dzwonek, kiedy... Co tu się dzieje? Co? Ja pierdzielę, jak tam pobiegło. Co to było? Jakby to serio w szkole tak wyglądało, to by było zabawne. Że nauczyciele tak po prostu gonią uczniów. To by było śmieszne. Dobra. Zaraz się zaczną zajęcia. No, ciekawe, co będziemy mieć. Nie ma zajęć? Już myślałem, że nie ma zajęć. No to by było ciekawe. Biologia. O, propos sekcji zwłok. Ciekawe, co tym razem będziemy wycinać. Jądra szczura znowu? Hurry up, children. We've got a brand new set of delightful carcasses to dissect. Okej, urocze zwłoki. To podoba mi się to określenie. No dobra. O, tym razem rybcie będziemy zwłokować. Znaczy robić sekcję zwłok. No dobra. Niech będzie. Dobrze, co ja muszę teraz... Aha, muszę znaleźć oko. O matko, jakie... jeszcze większy ten zoom mogli dać na to, nie? Ja pierdzielę. Dawaj, cniemy te gałek. Dawaj, dawaj. Pomocą skalpela oddziel oko od reszty ciała. No już to robię, już to robię. Jedy, co my robimy w tej grze? Dobra. Oh, nasty! Nasty! No zdecydowanie, to jest nasty i bardzo. Dobrze, odetnijmy płat skóry. To może teraz będziemy skrzela wycinać, czy co będziemy wycinać? Dobra, odłóżmy tę skórę. Ojej. Okej, znajdź skrzela, bez kitu. Dobra. Mamy skrzela. Ja pierniczę, gdyby tak biologia serio wyglądała, to bym był zaciekawiony biologią, a tak? To było tylko, wiecie, w gimnazjum na biologii to było tylko coś z kategorii, że no, tam słuchajcie, tam, nie wiem, świerkowi zwisa, jodle stoi, chodzi o szyszki oczywiście, i inne takie rzeczy. Nie, biologia była nudna. Naprawdę, biologia była tak cholernie nudna zawsze. Jakby biologia wyglądała tak, jak wygląda w tej grze, to naprawdę byłoby super. Czajcie, że idziecie na zajęcia i wycinacie szczurowi jądra? To kurde, no, i czajcie i wracacie do domu, nie? Macie jakieś tam, nie wiem, 14 lat, robicie takie coś, wracacie do domu i nie wiem, rodzice się was pytają, no, synciu, jak tam w szkole dzisiaj, a ty mówisz, że wycinałem jądra szczura, a matulaś tak na ciebie patrzy i myśli, że wróciłeś z jakiejś choroszczy, nie? To by było ciekawe, ja bym chciał tak żyć, to by było dobre. Dobra, wycinimy to. Co my wycinaliśmy? Żołądek. Dobra, śmieszny ten żołądek. Będzie świetny eksponat. Będzie cudowny. Nie podoba mi się Jimmy w tym swetrze. Wygląda jak... No jak snop w zasadzie. Odblokowano czapkę z okoniem. O, chciałem zgadnąć hasło. Okoń, okoń. Pozdrawiam wszystkich, którzy pamiętają ten legendarny filmik. Dobra. No, to teraz co? Jeszcze jedne zajęcia sobie zrobimy i może jakąś misję jeszcze zdążymy zrobić w tym odcinku? Może, może. A drażni mnie ta przerwa między zajęciami. W sensie, wiecie, mogłoby to być tak, że mamy przerwę tam, wiecie, że te 11.30 faktycznie się zajęcia kończą i tam o 12.00 zaczynamy kolejne, żeby tak to ciągiem szło. To by było lepsze rozwiązanie. W sumie jestem też ciekaw, czy Rockstar kiedyś zabierze się za kontynuację Bully. Znaczy, może niekoniecznie kontynuację, ja nie wiem jak się kończy ta gra oczywiście, więc ciężko tu mówić, czy kontynuację, czy nie, ale chciałbym zobaczyć Bully 2. Naprawdę, muszę przyznać, wiecie, teraz na najnowszym silniku i tak dalej, to by było dobre. Nie wiem, czy ta gra by się jakoś sprzedała bardzo, bo nie wiem jak pierwsza część Bully się sprzedała, czy ona jest jakaś popularna, czy nie. Nie mam w sumie o tym pojęcia, szczerze mówiąc. Ale jest to dobra gra moim zdaniem, naprawdę super się w to gra. I... O kurde, to był błąd z mojej strony. I ten, i... No ja bym chciał zobaczyć Bully 2. Tylko właśnie, wiecie, dostosowałem tak do bardziej współczesnych standardów. Chodzi mi też o te grupy.
ludzi, tak, bo tu mamy jakiś tam żelboi, snobów, no to to już jest mimo wszystko trochę przestarzały, szkoły tak nie wyglądają, ale na przykład wiecie o co chodzi, jakby jakby Rockstar zrobił znowu taką totalnie kontrowersyjną część Bully drugą, gdzie byśmy mieli, nie wiem, alternatywki na przykład, o to by było zarąbiste, to by było świetne. I inne takie grupy, to by było ciekawe, to by była dobra gra. Ona by była mega kontrowersyjna, ale nie, no myślę, że Rockstar by podołał. Myślę, że to by było dobre. Okej, co my tu mamy? Czy to jest matma? Nie, muzyka. O, muzyka w sali od ekonomii, to jest to. Lecimy. We can learn a lot from music, boys and girls. Music helps us find our true potential. Bardzo dobrze pani mówi. Bardzo dobrze pani mówi. Na czym będziemy grać tym razem? A, znowu na tym, na bębnie. Dobra. To lecimy. Ja się nie odzywam, posłuchajcie sobie muzy. Co jest trigger? Ej, halo! Nie działały mi triggery, co jest? Czemu się nie chciało wcisnąć triggery? Ej, bez kitu! Nie chcą mi się wciskać podwójnie triggery, co jest? Co, ja mam zepsuty kontroler do cholery? Co to miało być? O, teraz już działa. Nie wiem, może za lekko wciskałem. Na tym rozklekotanym padzie sprzed 15 lat to... O kurde, ale teraz musiałem naparzać. Got some rhythm. It's marvelous. No pewnie, że ja czuję rytm, kobieto, nagrałem 5 płyt hip-hopowych, tak? Jak mam nie czuć rytmu? No i dobra, koszulka od piżamy, w nutki, super, podoba mi się. No dobra, to słuchajcie, myślę, że możemy sobie zrobić coś jeszcze w tym odcinku. Mamy jedną misję dostępną, więc myślę, że możemy się na nią udać. Dobra, no myślę, że możemy sobie zrobić jeszcze tą jedną misję. Why not, i ona jest chyba w akademiku naszym, także spoko. Chociaż teraz też pytanie, czy ta misja jest dostępna w tym momencie? Tak, ona jest dostępna w tym momencie. Dobrze, to zrobimy ją sobie. Dobra. No, myślę, że mamy jeszcze na tyle czasu, że jedną tam misyjkę można sobie ogarnąć. Dobra. Tylko jeszcze przed misją sobie walnę tu save'a, żeby nie biegać, jakby ewentualnie tam coś się z gierką stało. I polecimy sobie właśnie ten cały wyścig. Zobaczymy, o co tu w ogóle chodzi. Co ty mnie kopiesz, a nie jego kopiesz? Wyścig w Bullworth Vale. Lećmy. Hey Pete, where is everybody? Oh Jimmy, it's you. Yeah? Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary will get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well, you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake and you're a psychopath. Ah, come on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own and I'm too cool to be a dork and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bullworth Vale. My shiny bike's at the beach. Bike race? Why didn't you say so? Come on. No dobra, wyścig rowerami to może być spoko. Wsiądź na rower. Który? A, tutaj, okej. Okay. Dobra, lecimy na DMX-ie. Znaczy BMX-ie, przepraszam. O, czekaj, o, shit! O, kurde. Oj, to był błąd. O, fuck. Nie, puszczaj. Dawaj, Jimmy, spadamy. Dobra, tu się wyjeżdża. Okej, okay, ja pierniczę, ale bym dorobił teraz. Do akademika dziewczyn chciałem wjechać na rowerze. To by nie było dobre. No ale ogólnie wiecie, ja lubię jeździć na rowerze samochodem. Także zaraz polecimy sobie taki wyścig i... Nie no, chyba wygramy, nie powinno być problemu. Będę naparzał X jak porąbany i będzie dobrze. Dobra, dawaj. Rura, lecimy. No co trąbisz ty, pajacu? Nie wjechałem w ciebie. O kurde, ale jest problem z wjeżdżaniem na krawężnik. Tak, skok z rampy. You pathetic wretches! Don't make me laugh. Dobra,
Jak to teraz działa? Patrzcie, patrzcie, pięścią mnie chciał uderzyć, ale ty jesteś kurde, jaki kutaczan walony, tak się nie robi. Dobra, jedziemy, jedziemy. Lipa, że to po plaży, bo tutaj ten rower nie będzie miał pełnej potencjalnej prędkości. No ale dobra, niech będzie. Ty, żeby do wody nie wpaść, o kurde, ja o tym nie pomyślałem. Czekaj, 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 to ostrożnie trzeba. Dobrze, mamy 1,5 sekundy w tym momencie przewagi, więc okej. Trzeba uważać też na zakręty, bo tu pewnie będzie ostro, ale fajnie, że są wyścigi, to mi się podoba. Dobra, ale widzę, że na razie trasa jest taka jednolita dosyć. Nie ma jakichś tutaj rozgałęzień dziwnych, jest wąska droga. Dobrze, że paska kondycji w tej grze nie ma, jak GTA 5 na przykład. Bo tam jak robiliśmy sobie triatlon w ramach misji pobocznej, no to Trevor się dosyć szybko męczył na przykład. Michael tak samo. Więc fajnie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak ten pasek kondycji. Widzę, że oni mnie dosyć szybko gonią, ale ja tak naparzam X-a, że nie ma szans, że oni mnie dogonią. Jestem najlepszym naparzaczem X-a w okolicy, tutaj wiecie, nie ma lepszego. Ja jestem ekspertem od Quick Time Eventów. Czemu tam ktoś patrolu... Aha, bo snoby teraz patrolują teren domu tego gościa, okej. No tak, bo takie gamonie bogate to mają ochroniarzy. Oczywiście, że tak. To by było ciekawe w sumie, czajcie chodzić gdzieś z ochroniarzem, to by było śmieszne. Dobra. No, nie idzie najgorzej, ale kurde, oni mnie skubani doganiają, powiem wam, że to nie jest wcale takie proste. Ja tak napieprzam tego X-a, naprawdę, że się już mi palec boli. A oni dalej tam cisną. Ale dobra, trzeba się poświęcić, trzeba poczuć trochę ból, żeby zwyciężyć w życiu. Wiecie, o co chodzi. Trzeba wyjść poza komfort czy coś. Kurde, ale zapierdzielamy. Ej, ale oni cały czas mnie gonią, niedobrze jest. Bez kitu, oni mi siedzą naprawdę na dupie i to tak dosyć perfidnie. Chociaż nie, teraz już nie. Dobra, 2 sekundy mamy przewagi. Okej, okej, okej. Rura, rura, rura. Pięknie. No, wygrałeś, łatwo. Essa za pierwszym. Good job! Sweet win! Come by and see me anytime. I'll have your trophy. Okej, szacunek znowu w minus 10. Dobra, trudno. Ale okej, dostaliśmy 15 dolców. I rozumiem, że ty masz teraz dla mnie zadanie fabularne, tak? Draka na plaży. Dobra, to mnie na razie nie interesuje. My skoczymy sobie, moi drodzy, zapiszemy stan gry i na tym zakończymy też sobie już odcinek. A tą drakę na plaży możemy sobie zrobić już w odcinku następnym. Chociaż nie, bo kurde, jak to będzie kolejny wyścig, mi już normalnie kciuczek boli od wciskania tego X-a. Ale dobra, mniejsza. Trzeba twardym być, nie miętkim. Dobra, to co moi drodzy, myślę, że możemy powoli kończyć odcinek. Zrobiliśmy dosyć dużo w sumie dzisiaj. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Bully Scholarship Edition. Na razie!